Siemano, witam was w moim kolejnym filmie, taki szybki unboxing nowego dodatku do Warcrafta Shadowlands. Będzie to w miarę szybki film, dlatego że pogoda jest kiepska, a wygnałem swoją rodzinę na ogród, także marzną tam, nie chcę, żeby się zmokli. Nie chciałbym, żeby to był taki kolejny nudny unboxing, ale chcę powiedzieć kilka rzeczy, bo mnie boli, nie? No, jak mówił sławny elektryk, wysokich napięć. Boli mnie dlatego, że kocham Warcrafta, jestem uzależniony, jak wiecie o tym. I od czasu, kiedy się dowiedziałem, że istnieją kolekcjonerki, czyli od Burning Crusade, moją pierwszą kolekcjonerką był Wrath of the Lich King. Od tamtej pory kupuję to regularnie. No i moim prywatnym zdaniem właśnie obserwujemy spadek jakości może, kontentu. Kiedyś wypuszczenie nowego dodatku to była mega impreza, mega wydarzenie. W telewizji online można było oglądać relacje z różnych miast, ludzie stali w kolejkach, ja też w Lidz o północy, gadaliśmy z graczami, wiecie, no po prostu mega event. A teraz odkąd te gwiazdy Blizzarda zaczęły wypadać z Blizzarda, to się kurwa robi stypa, no moim prywatnym, osobistym zdaniem. I my gracza tym cierpimy, mimo że pompujemy przez te wszystkie lata tyle kasy w tą grę i tak dalej, to Blizzard moim prywatnym zdaniem ma to gdzieś kurwa tak naprawdę, no. I mnie osobiście te kolekcjonerki bolą, bo kupno teraz tej kolekcjonerki to był taki stosunek dwóch jeży, nie? Trochę przyjemności przez kupę bólu, bo wiedziałem, że wydaję grubą kasę na coś, co mi nie do końca by cieszyło, ale że już kupuję dodatki, że już jestem w tej grze, że nie umiem tego zmienić, no to kupuję. Więc moim zdaniem kolekcjonerki blizzardowe to jest taki tax nerd, or nerd tax. Dodatkowa kasa zdzielana z fanatyków blizzardowych jak ja, bo wiadomo, że nie będę zadowolony, bo ja już to wiem, bo widziałem. Ale mimo wszystko kupię, no. I teraz ból jest taki, że jeszcze Legion kosztował tu w Anglii jakieś 67 funtów, z tego co sprawdziłem na Amazonie, a już ostatniej kolekcjonerki kosztują 120, kurwa, prawie podwójna cena za moim zdaniem chujowy content. Kurwa mać, szlak mnie trafia, no ale... A kurwa, co zrobić? Żeby już nie przedłużę, to powiem, o co mi chodzi, pokażę wam, nie? Ja jestem oldschoolowy, tak? Ja zbieram kolekcjonerki, jeśli znacie mnie z Instagrama, bo lubię artbooki. Uwielbiam artbooki, muzykę blizzardową. I lubię także te DVD, które były dołączone kiedyś, Behind the Scenes. Legion ma DVD Behind the Scenes, ale także ma Blu-rayową wersję Behind the Scenes. Więc zawsze jak wychodzi dodatek, kiedy wróciłem o północy już z miasta, zalogowałem się do gry, czekałem 5 godzin na wejście do serwera, włączałem sobie właśnie Behind the Scenes, piłem sobie whisky, wpierdałem kebaba i oglądałem ten materiał. To sprawiało mi wielką radość, to jest raz, a dwa, dawało mi poczucie, że jestem częścią jakiegoś konkretnego community, a teraz się wszystko zmienia i to mnie boli, no. Ale już nie przedłużając, pokażę wam, o co chodzi, nie? Więc weźmy sobie Wrath of the Lich King, moją pierwszą kolekcjonerkę, którą kupiłem. No i w takiej kolekcjonerce standardowo zawsze jest artbook, co jest dla mnie najważniejszą sprawą. Artbook, potem zawsze była podkładka. No i ona może nie jest dobrej jakości, ale używam do dzisiaj na niej gram. No nie wiem, taki jestem, no. Dla mnie to była mega sprawa. Muzyka, wiem, że teraz można ściągnąć, jest kartka z kodem, ale to dawało jakieś poczucie takiej sytości, jak się otwierało kolekcjonerkę. Płytę zawsze brałem do samochodu, zawsze słuchałem muzyki w samochodzie, no, po prostu uwielbiałem to, no. A teraz niestety cierpię, bo nie mam odtwarzacza MP3, ja nie chcę mi się tam włączać jakichś bluetoothów, telefonów, surowych i tak dalej. Chciałbym po prostu włożyć płytkę i sobie ją posłuchać. Była zawsze gra, to jest kod, wiadomo. To jest gra akurat. Była gra. Standardowo. Behind the Scenes, mówię, Legend miał już na Blu-rayu, to było piękne.
I to była ostatnia fajna z kolekcjonerka moim zdaniem. No i jeszcze co bywało czasem. Te cyfrowe dodatki też, jakiś tam moan, pet i tak dalej. Przez kilka dodatków dawano także karciankę blizzardową, warcraftową. Nigdy w niej nie grałem niestety, ale ktoś kto grał, to jest, no bo spójrzcie ile kart. Piękna sprawa, nie? I moim zdaniem to było warto kupić. To kosztowało, mówię, 67 funtów 60. To człowiek czuł, że coś kupuje konkretnego, miał tą satysfakcję z tego co tam było. Teraz cena jest podwójna, kontentu jest takiego fizycznego mniej, jakieś pierdoły. Nie wiem komu to potrzebne, nie wiem, może są za stary, za chwilę dostanę w komentarzach okej, boomer, czy coś. Ale mam na to wyjebane, mam, to jest moje prawo, żeby się wypowiedzieć i właśnie z tego prawa korzystam. No więc, tak to kiedyś wyglądało, się wtedy bardzo cieszyłem. Otrzymując te kolekcjonerki, czekałem na to jak dziecko na Mikołaja. A teraz co? Teraz przyszła era, kiedy gwiazdy wielkie Blizzarda zniknęły, koszą na nas hajs, kładą tak naprawdę na graczach lachę, to jest moje prywatne zdanie. No to są grubsze tematy już poruszane przez różnych youtuberów, więc nie będę tu wchodził. Moja kolekcjonerka przyszła kilka dni temu. Ja nie robię unboxingu tak naprawdę, ale gamingowy kocur, możecie sobie sprawdzić jego zajebiste konto na YouTubie, zapytał się, czy będzie unboxing i stwierdziłem, no jak się kocur pyta, no to trzeba zrobić, nie? To jest raz, dwa. Mówię, ja nie marudzi, ale z drugiej strony płacę gruby sos za to wszystko, więc kurwa pomarudzę. Jak widzicie, moja kolekcjonerka jest jeszcze w folii, więc przeżyjemy to razem. Dobra, miałem też nagrywać po angielsku, ale kurwa mi się nie chce, zrobić napisy. Za dużo z tych wszystkich pierdolenia, na to nie mam czasu, nie? Patrzcie, ściągam folijeczkę, jest pięknie. No i tutaj widzieliście wszystko, więc nie będę się spuszczał. Karteczka z tym, co jest w środku. Książeczka, jakieś tam pierdółki, soundtrack oczywiście na kartce, jest chyba podkładka, dobra, zobaczmy. No i te piny. Do tego za chwilę dojdę. Otwieramy. Najpierw ja sobie zobaczę. Czy to teraz się tak jak... Aha, teraz się tak. Dobra, otworzymy. Czekajcie, co? Przesunę te pudełka, bo nie mam tu za bardzo miejsca. Okej, okay. Otworzone. Pudełeczko, faktem, że jest dobrze wykonane, nie powiem, że nie. Ale jednak boli. Artbook. Nie wygląda jakoś to źle. Polijeczkę, jak wszystko, to wszystko. Potem odprzątam. Artbuczek to jest coś, co lubię. Zwykle jestem taki pierdzielnięty, że ja sobie książki wącham. Mój syn się tego nauczył ode mnie, więc nic nie czuję. Znaczy, COVID bezpieczny. Okej, okay. Są grafiki jak zawsze, jak wiadomo, nie będę już przywrócał. Artbook, to jest to, dlaczego ja kupuję tą edycję zawsze. Podkładka jakoś się nie zmieniła, ale mimo wszystko jest i pewnie będę teraz na niej grał. Mała rzecz, a cieszę, ale nie powiem, że nie. Kopertka, zakładam, że tam są kody do gry. Koperteczka. Jest okej, Epic Edition Code, więc nie mogę tego pokazać. Jest kod na soundtrack. No i to jest właśnie to, co mi z tego, że mam na kompie. Jak na kompie nie słucham muzyki, jak gram albo coś robię. Chyba, że robię jakieś edycje na Photoshopie albo na Premiere, wtedy słucham muzyki, więc mogę posłuchać, ale tak to lipa, no. Wolałbym mieć płytkę, żeby wziąć to i sobie wrzucić do samochodu. Play free. Play free, no ale nie wiem, nie widzę żadnego kodu. To jest jakiś game time. Oczywiście nie ma DVD żadnego. Już teraz nikt się tak nie podnieca wydaniem expansion, jak to było kiedyś. Mówię, kiedyś to było. Teraz jest lipa, panie. No i ostatnia rzecz, którą tu widzę właśnie w tym pudełeczku, czyli co? Kopertka, jakiś tam kodzik do gry, tak?
artbuczek. No, oczywiście są w in-game rzeczy jak mount i tam transmog, ok, nie powiem, że nie jest spoko, ale na ilość tej kasy, z którą nas ściągają, jak ja na przykład od 15 lat gram na abonamencie, co miesięcznie płacę, no to co mógłby takich graczy zadbać. Tym bardziej, że teraz wypuścili ten kurwa głupi transmog z motylkami, jak zapłaci za pół roku subskrypcji. A co z nami, graczami, którzy płacą co miesiąc? Wydaje mi się, że po przebytym okresie półrocznym powinniśmy jakiś bonusik dostać za to, że jesteśmy i że płacamy. Nie wiem, czy zobaczycie to cięcie, czy mi się to uda zedytować, ale musiałem nagle przerwać, bo coś mi się zacięło w kamerze i przerwało nagrywanie. No, więc podsumowując, jest to kolejna kolekcjonerka, z której nie jestem zadowolony. Pierwsza, która mnie zabolała, to był Battle for Azeroth. Mam szybki, prymitywny filmik na moim Instagramie z tego unboxingu. Mogę wam go na koniec wrzucić jako ciekawostkę. Zobaczę, może dołączę. No i teraz to, no. Teraz to, szkoda, no przykre to jest, ale chyba taka kolej rzeczy. To jedyna stała rzecz, która jest we wszechświecie, to że wszystko się kończy. I niestety, Warcraft też się kończy. Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym to grać do końca życia i o jeden dzień dłużej. Ale nie wiem, no. Mam mieszane uczucie. Faktem, pudełko jest świetne, no. Jest dobrze zrobione, fajne. Ale te piny, po co to komu, jeju. Nigdy tego nie użyję, naprawdę podobnie nie wyciągnę tego stąd, że tak zostanie. Więc nie wiem, może to jakiś konkurs albo coś i będzie mógł ktoś to wygrać. Albo komuś dam. Pomyślę. Tu masz jakieś pomysły na to, co z tym zrobić, to czekam w komentarzach. Może razem coś z tym zrobimy. A jak nie, to pewnie będzie leżało w pudełku i łapało kurz. Dobra. Szkoda tego smucenia. Może powoli kończyć, ale poczekajcie, gdzie jeszcze coś mi przypomniało. Kiedyś to było, nie? Jedna z najlepszych kolekcjonerek jakiejkolwiek, kurde, miałem, to muszę przyznać, to jest Blizzard, ale nie Warcraft. Diablo. Nie wiem, czy mieliście okazję mieć i kupić. Rewelacyjna. Po prostu na króciutko, spójrzcie na to, nie? Pudełeczko kozak. Pudełeczko kozak w pudełku, standardowo, nie? Artbook. Artbook Blizzarda, Diablo, sorry. Potem in-game rzeczy, był tam moan, był tam jakiś pet. Pet był nawet do Warcrafta. Behind the scenes, znowu, nawet nie obejrzałem jeszcze, kurde. To wszystko zrobię niedługo, bo zostanę sam w domu na kilka miesięcy tu w Leeds. Zapraszam na imprezę przy okazji, no i sobie wtedy nadrobię rzeczy jak ta, których jeszcze nie miałem okazji dotknąć. Gra była, muzyczka z gry, oczywiście już słuchana, autku była, no i coś pięknego, co to wszystko tak. Tu jeszcze był nawet Game Time do Warcrafta, jeszcze nawet nie zużyty, także mogę też go komuś dać, jeśli działa. I coś pięknego, co mi strasznie podobało, pudełeczko, a w pudełeczku czoszko Diablo jako podstawka pod pendrive'a, na którym był Diablo 1, Diablo 2. Piękna sprawa. Nie pamiętam, on to jest kryształ. Wydaje mi się, że on się świeci jakoś tam, jak się wkłada w port USB, ale nie pamiętam tego teraz, więc nie będę kłamał, a może już kłamałem. Wyjebane wam powiem szczerze, bo jestem wkurzony, no. Jestem naprawdę wkurzony tą kolekcjonerką. 120 kurwa 2 funty. Za takie gówno, masakra. Blizzard po prostu tym, co robi ostatnio z tym sklepem swoim, z tym transmogiem za pół roku i tym, no śmieje nam się w twarz. Wydaje mi się, że po prostu nie szaleją gracze, odkąd te gwiazdy Blizzarda odeszły, które Blizzarda założyły. Wydaje mi się, że po prostu Blizzard zleci na ryj. No, jest to smutne, znaczy może się mylę, obym się mylił, oby wszyscy naokoło mieli rację, a ja nie, no ale to jest moje prywatne odczucie, no. Przykre, bo mówię, gram w tą grę od początku codziennie, 15 lat i jest smuteczek. A najgorsze jest to, że jestem takim głupim baranem, że kolejną wypuszczą kolekcjonerkę za 200 funtów i włożą tam tylko papier toaletowy z logiem hordy i ja też to kurwa kupię, no. Masakra, no. Człowiek się nie uczy, no ale co? Bo mnie kurwa stać. Nie? No. Dobra, chłopaki. Kończymy. I dziewczyny, proszę.
kończę to, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś żałosny, nudny film. Jak coś ciekawego macie mi do powiedzenia, jakieś komentarze, uwagi lub pomysł, co zrobić z tymi pinami, których nigdy nie użyję, czekam na komentarze, może na wiadomości prywatne przez Facebooka. Jeśli chcecie, mam konto na Facebooku, oczywiście wszystko jest tam dole, gdzieś tam ta, czy tam gdzieś na dole. Pozdro i widzimy się w Afterlife!